Pora na unboxing. W dzisiejszym odcinku stereofoniczne słuchawki do nabycia za 40 polskich złotych mniej więcej w hipermarkecie. Zaraz zobaczymy, czy rzecz warta jest swojej ceny. Ta firma jest obecna na półkach. Co to jest za firma, to nie wiem. Według deklaracji na pudełku słuchaweczki posiadają 4-metrowy kabel, co sprawia, że są idealne do słuchania telewizji. W środku powinien być też jeszcze adapter z małego jacka na duży jack. Zobaczmy w takim razie, co jest w środku. Żeby dostać się do wnętrza, trzeba niestety użyć sprzętu. To nie koniec, ponieważ pudełko jest dosyć solidnie zalepione. I widzę, że bez jakiegoś scyzoryka to się nie obędzie. Jedną chwileczkę. Ponieważ oczywiście nie przygotowałem się na tą sytuację. I narzędzie jest tutaj i działamy. Jak widać, opakowanie jest dosyć solidne i nie tak łatwo dostać się do środka. Tak wygląda zawartość opakowania. O! Okazuje się, że rzeczony kabel, rzeczony przewód jest odłączalny. A tak wygląda adapter. No tego się nie spodziewałem, muszę przyznać, że ten kabel jest odczepiony. No nic. Teraz można by sprawdzić, jaka jest jego rzeczywista długość, ale już na pierwszy rzut oka widać, że jest on dosyć długi rzeczywiście. Jest to bardzo miłe. No nic. Same słuchawki posiadają tutaj obrotowo zamontowane elementy. Tak to wygląda. Jest to z plastiku. Słuchawki posiadają nawet oznaczenie, żeby było wiadomo, która jest lewa, a która prawa. Sprawdźmy, jak słuchaweczki pasują na głowę. Po założeniu wydaje się, że wszystko jest w porządku i że nawet można chwilę w takich słuchawkach wytrzymać. Do przetestowania użyję taki oto kieszonkowy odtwarzacz MP3. Podłączam słuchawki i uruchamiam. I powiem tak. Pierwsze wrażenia są dosyć dobre. Ten dźwięk jest bardzo przyjemny, bardzo ładny, basowy. Jestem bardzo mile zaskoczony. Tak więc podsumowując. Jeżeli chodzi o relację jakości do ceny, to produkt zdecydowanie wygrywa. Gdybym miał polecić, polecam.